Feda Fjord, część druga. Ogólnie to mieliśmy już zakończyć temat Fedy, ale w związku z tym, że Tomek chce dzisiaj wyciągnąć łódkę i zabrać do domu, to ogarnęła się nam jeszcze mała wyprawa. Pływamy trochę na rybki. Godzina 7:40. Tomek właśnie przyjechał, cofał przyczepką. I zaraz będziemy próbować połapać jakieś rybki. No i co? No i zobaczymy, czy coś dzisiaj woda da. No i sobie płyniemy. Druga część Feda Fjord. Jak to było, panie Tomku? Nie, panie Tomku, jak to było, Tomku? Cześć, towarzystwo. Siema, mordeczki to było, tak? Tomek ma tutaj taki fajny miszmasz zrobiony. Tomek, co to za sieć? Mamy piękną taflę wody. Zero wiatru. Płyniemy sobie na Feda Fjord. Ale to już chyba mówiłem. Piękne miejsce na trocie, to jak mówi, tutaj jest. Ale ja zamiast wędkę rozwijać, to bawię się oczywiście aparatem. Tomek swój Armagedon rozmontuje. Bo z zestawu zrobiła mu się sieć rybacka. No i sobie tyrkamy w stronę morza, dzisiaj w drugą stronę. Zobaczymy, jak to, Tomek, było. Czy coś woda da? Woda da, to będziemy łowić. O właśnie, jak woda da, będziemy łowić, a jak nie da, to też będziemy łowić. Skałki jeszcze wam pokażę, bo to są takie ładne, te góry, ja zawsze się tym zachwycam. No i płyniemy jak zwykle pod most. O tam. Czyli trochę dalej. Trochę dalej i za most, czyli bliżej morza dzisiaj popróbuję. Tak, i to mamy orzełka pięknego sobie frunie. Kawa ptaka. Tomek, gdzie te ryby? W wodzie. Tomek mówi, że w wodzie. No to musimy je wyciągnąć. Na razie jedna, dwie makrele zapaliśmy na przynętę. No i ogólnie będziemy zaraz próbowali coś ułożyć głębiej, ale dystans nam się cały czas zwiększa, zamiast pomniejszać. Poglądam, jest 300 metrów. Tomek mówi, że 300 metrów pod nami. Nie no, na echo sonda coś tam pokazuje teraz źle. Ale to nic, ustawimy. Lepsze. O, ładnie chodzi, nie? O, ładny. Wypluł powietrze. No, ładny, panie Tomku, super. U mnie sejka mała. U mnie mała sejka. Palić się rybą, nie? Jak to tak, kurwa, bez pochwalenia się, Tomek? Dorszyk. Tomek, czy to jest, czy to był pumpiak? No, taki średni. Czy pompował, czy nie? Dorszyk dla małżonki mojej. Będzie smaczny? Myślę. Elegancki. Gratuluję. Pierwszy większy dorszyk, bo małe sejki na razie tylko szły. Elegancki, ale ma paszczulca. Wyszedł z zaczepu. Będzie dorsz?
jeszcze? A idzie coś. To jest lir, ładny lir. O panie. Dalej go w podbierach, bo teraz już większy. Nie. Czemu? Masz. Nie chcesz podbieraka? Jeszcze za ogon go teraz masz złapanego, nie? No tak, ale wiesz, ten podbierak się nowe. Aha, bo ty masz choinkę. Pomóc ci? No, ładniutki. Chude są, no. To dziwne, bo przecież tutaj mają co jeść. Co to się urwało? Ty uważaj, bo masz urwane. Nie puszczaj. Masz urwany zestaw. Czekaj, powstawimy wędkę. Ja jeszcze ci zrobię zaraz tutaj sesję. Bo nie było, panie Tomku. W sensie, panie Tomku mówię. Tomeczku. Piękny rudy. Na filecik z makrelki. Oczywiście, powiem ci, chyba ryj ma mniejszy niż ten dorsz ogólnie. Ale kurde, kawał ryby. Ile może mieć? Nie wiem, taki będzie za 2 kilo. 2-2,5 kilo, nie? No, gdzieś taki. Ładna ryba. Graty. Łowimy dalej. Rudzielca, wezmę twój podbierak, bo potrzebuję go teraz tutaj na pewno. No, widzę go, ładny rudy. Ale tak nie walczył dużo, lekko schaczony. Ty kumasz, że drugi za nim wyszedł? Kumasz, że wyszedł za nim taki sam drugi? Szły dwa? Przyszedł za nim normalnie do góry. Może to... Yeah. No. Na gumę rudy wziął. Zobacz. Fajny, nie? No. Ta guma już oczywiście wypadła. Chyba większy nawet jak mój, nie? Chyba taki sam, tylko twój jest trochę bardziej szczupły, nie? Taki rudy. Też jest jakiś u góry ranny. To mamy chyba dwa takie dzisiaj, nie? No, rudę dzisiaj dopisały. Rudę dopisały, jeden ładny dorszyk. No, gitarka. Tomeczku, kończymy łowienie. Zakończenie sezonu na fiordzie mamy już ogarnięte. Parę rybek wpadło, wpadł ładny dorsz. Wpadły dwa ładne rdzawce, tak? I... Trzy rdzawce wpadły, ładny dorsz. No i kilka mniejszych ryb, które wypuściliśmy. Także ogólnie wypadzik mega udany. Pięk... Do następnego razu. Tak jest, piękny, mamy ze sobą piękne widoczki, flauta na fiordzie totalna, można sobie jak po jeziorze pływać. Zero wiatru, zero deszczu, no super fajna sprawa. Mega fajnie. No i co, no i widzimy się być może nawet z panem, może z Tomaszkiem. Tomaszek, co? Jak Tomaszek myśli, czy pojedziemy jeszcze na ryby w tym roku? Czas pokaże, jak pogoda pozwoli.
Czas pokaże, jak pogoda pozwoli, może pojedziemy nad jeziorko, gdzieś jeszcze połapać okonie. No i tam na otwartym morzu, tak, to wiadomo, całą zimę będziemy łapać, ale tutaj na fiordzie to będziemy chyba już kończyć. Zabieramy dzisiaj łódkę. No i co? Trzymajcie się ciepło, fajny wypad, super rybki. Do następnego razu.